Dziś naszym gościem specjalnym, dwukrotny olimpijczyk z Aten i Pekinu, medalistą mistrzostw świata i Europy, ale również wielokrotny mistrz Polski w judo. Witam serdecznie wszystkich. Wiemy, jaką mamy sytuację na świecie z wirusem. Dla jednych jest to wolny czas, a dla innych odwrotnie. Wczoraj widziałem u Pana relację na żywo. Rozumiem, że cały czas aktywnie. Rzeczywiście staram się być bardzo aktywny, staram się, żeby moje dzieci były aktywne, przy okazji, żeby mój klub był bardzo aktywny. No to jest bardzo trudne, najłatwiej, żebym ja był aktywny, no bo ja mogę się zawsze gdzieś ubrać, pobiec do lasu albo poćwiczyć sobie sam, to jest proste. Motywacją u dziecka jest różnie, no bo to jest mój chłopiec, on trenuje judo też, no ale staram się trochę mu tam pomagać. No i na szczęście on sam przy tych treningach online jakoś tam najczęściej jednak potrafi się skoncentrować. No najtrudniejsza kwestia to jest oczywiście kwestia całego klubu, no bo w tej chwili no nie mamy za bardzo możliwości, możemy robić tylko te zajęcia online, możemy prowadzić trening dla młodszych dzieci, dla starszych, różną tematykę, natężenie. Oprócz tego jeszcze robimy wykłady żywieniowe, psychologiczne, spotkania z olimpijczykami, medalistami, mistrzostw świata, z judo, więc jakby tych atrakcji jest naprawdę bardzo dużo. Wczoraj między innymi na przykład była taka pogadanka z Rafałem Kubackim, dwukrotnym mistrzem świata, więc staramy się, żeby tego było jak najwięcej, jak najbardziej zróżnicowane, z dużą korzyścią dla samych uczestników, no ale oczywiście nigdy to nie jest to samo, co zajęcia takie praktyczne, kiedy możemy się spotkać, kiedy trenerzy mogą się spotkać ze swoimi dziećmi. No ale taki jest czas, w którym musimy wszyscy się z tym zmierzyć i właściwie w każdej dziedzinie, nawet ten wywiad przecież jest nagrywany w takich warunkach, a nie innych, tak być może moglibyśmy się spotkać. Może niekoniecznie, ale może moglibyśmy się spotkać, a tak nawet nie mamy wyboru, musimy to robić zdalnie, daleko, gdzieś przez internet. No myślę, że jakoś z tego wszyscy wyjdziemy, mam nadzieję, że szybciej niż później. No i właśnie te wszystkie kluby sportowe, bo to przecież szczególnie sporty walki, które mają być właściwie dopiero w ostatniej transzy odblokowane, no to, że jakoś sobie poradzą, no i oby jak najszybciej. Zapytam inaczej, człowiek w trudnym czasie się zatrzymuje, więc zapytam, Krzysztof Wiłkomirski dowiedział się czegoś nowego o sobie? Prawda jest taka, że moje życie wcale nie było łatwe i pod względem takim prywatnym, osobistym, bo mam tutaj córkę, więc nie wiem, czy za chwilę nie będzie, będę trochę, już będę odpowiadał, ale jeszcze tylko zobaczę, bo... Jasne. Momencik. Więc prawda jest taka, że ja już naprawdę bardzo dużo przeszedłem i pod względem takim właśnie sportowym i szczytów, i załamań, i kontuzji, i wszystkiego, co w tym sporcie jest, i od wielkich sukcesów przez takie dosyć trudne momenty w życiu. No i więc pod względem sportowym już właściwie wszystko wiedziałem. Miałem na kilka takich rodzinnych, mogę powiedzieć nawet dramatów. W związku z tym zresztą mam też mój najstarszy syn ma bardzo ciężką wadę serca, miał wiele operacji, nie tylko w Polsce, więc ja już naprawdę to wszystko przeszedłem, więc tym razem się nie dowiedziałem niczego nowego, aczkolwiek zawsze to jest taki moment, który zmusza do refleksji i tak też jest tym razem. Natomiast no, specjalnie niczego nowego ja akurat osobiście się nie dowiedziałem, ale takie przemyślenia zawsze są i człowiek przynajmniej po tym potrafi, myślę, zwolnić, bo to jest tak, że my wiele rzeczy przewartościujemy. Ja z doświadczenia wiem, że najczęściej jest tak, że my to wszystko przeżywamy, coś tam sobie układamy, mówimy, co jest istotne, co nie, co jest w życiu ważne i czego się będziemy trzymali. Najczęściej to trwa kilka tygodni, w najlepszym wypadku kilka miesięcy i później niestety wracamy do tych takich swoich starych nawyków, albo może do tego, co jak wygląda świat i trochę dołączamy się do tego często wyścigu, gubiąc jakby to, co rzeczywiście jest nawet najistotniejsze i to, co żeśmy sobie ustalili i wymyślili i to było dobre, no ale trochę tak to funkcjonuje, więc ze swojego miejsca mogę powiedzieć, że ja się niewiele do sobie dowiedziałem, o, tutaj drugie jeszcze dziecko, się dowiedziałem, natomiast to jest dobry czas do tego, żeby się zastanowić właśnie nad priorytetami w życiu a przede wszystkim to jest też dobry moment, żeby postarać się potem jakby nie tylko to ustalić, ale też w tym wszystkim wytrwać. Igrzyska olimpijskie w Tokio zostają przełożone. Nie, no nie ukrywajmy, że jest to bardzo duży cios dla sportowców. No to prawda. To jest. Miałem jeszcze jeden wywiad niedawno i takie samo dostałem pytanie. I to przede wszystkim jest trudne dla sportowców pod względem takim motywacyjnym. Bo najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, że oni nie wiedzą właściwie w tej chwili, do czego trenują. Zupełnie inaczej jest, kiedy mamy cel. Nawet czasami ten cel jest taki.
długoterminowy, czasami jest kilka miesięcy, szykujemy się do mistrzostw kontynentu, do mistrzostw świata, no ale wiemy mniej więcej, do czego dążymy. Wtedy łatwiej nam jest się zmobilizować, zmotywować, nawet jak jest nam ciężko, kiedy mamy jakieś kontuzje, no ale to wszystko powoduje, że jakoś jesteśmy w stanie to przezwyciężyć. No w tej chwili ci sportowcy niby mają wakacje w przyszłym roku, ale tak naprawdę no, nigdy nie, my nie wiemy, jak to się będzie rozwijało, to po pierwsze. Po drugie, nie wiadomo, kiedy tak naprawdę wrócą do treningów. Niby jest ten program teraz, że te COS-y zostaną otwarte, ale też nie wiadomo, jak to będzie funkcjonowało. Dodatkowo nie wiadomo, kiedy ruszą zawody, czy to będzie za 2 miesiące, czy tak naprawdę dopiero w przyszłym roku, więc to jest bardzo trudne pod względem motywacyjnym. Już abstrahując od tego, że to jest trudne w wielu dyscyplinach, żeby trenować, bo są takie sporty, że powiedzmy jest to stosunkowo dalej jakoś tam proste. Jak ktoś powiedzmy trenuje jazdę na rowerze, czy to będzie te trzyosowe, czy każdy inny, no to można sobie wyobrazić, że ci ludzie w jakiś tam sposób prawie normalny są w stanie trenować. Tak mi się wydaje, przynajmniej nie jestem specjalistą. Natomiast powiedz na przykładzie sportu walki, no my możemy zrobić, biegać po lesie, zrobić trochę wydolność, poćwiczyć, zrobić tą siłę, czy wytrzymałość, czy nawet jak mi brakuje masy. No możemy zrobić różne rzeczy, natomiast no, techniki walk, czucia maty, no nie jesteśmy w żaden sposób zastąpić. I im dłużej to trwa, tym bardziej to gubimy. Jedyny plus jest taki, że najczęściej to jakby jest równe dla wszystkich sportowców na całym świecie. Oczywiście są kraje, gdzie tam pandemia jest bardziej dotkliwa, są kraje, gdzie to jest taki bardziej gdzieś tam przychodzi, te obostrzenia są małe i ci zawodnicy mogą trenować, no ale statystycznie jednak cały świat jest w tej chwili sparaliżowany i praktycznie wszyscy trenują tylko taką ogólny rozwój. No jest to bardzo trudne dla sportowców, przecież są też zawodnicy, którzy już mają po 30 parę lat i na przykład to miało być ich ostatnie, ja znam prywatnie nawet takie osoby, ostatnie igrzyska i już im było bardzo ciężko, no bo już mają rodziny, mają pracę, już te ich stawy dostały swoje, więc muszą każdego dnia musieli się jakoś zmotywować, no i co innego, kiedy wiedzieli, że muszą się zmotywować ostatnie kilka miesięcy, a trochę jest inaczej, jak oni wiedzą, że teraz będą się musieli motywować jeszcze przez 1,5 roku, no i to jest naprawdę ogromny wyzwanie. Taką osobą jest w judo na przykład Teddy Riner, który ma 3 medale z igrzysk, 2 złote, teraz chciał pojechać po 3. medal, on już ma coraz większe problemy, żeby się zmotywować, już mu się nie chce, waży coraz więcej. Ostatnio zresztą już tam, nie pamiętam, około 200 walk, czy 150 walk, kiedy nie doznał żadnej porażki, 10-krotny świata i tu się okazuje, że on jednak też przegrał, no jest mu coraz trudniej, no i to, że to będzie w przyszłym roku, dla niego jest wielkim utrudnieniem. Oczywiście jest to szansa dla jakichś takich najmłodszych zawodników, którzy może rzutem na taśmę w tym roku by się nie załapali, a w przyszłym już będą w stanie, no ale dla wielu zawodników takich doświadczonych jest to rzeczywiście bardzo, bardzo trudne. Prawda. Aktualnie w rankingu światowym na premiowanych miejscach jest choćby Maciej Sarnacki, Agata Perenc czy Anna Borowska. Spytam, widząc ten skład na Tokio, pana zdaniem jest szansa na przywiezienie do Polski medali? No medali to tak naprawdę, jakby to nikogo nie skreślając, podejrzewam, że część tych kolegów i koleżanek młodszych z kadry może to obejrzeć i jeżeli chodzi o medale, to będzie ciężko i nie mamy od 96 roku medalu z Igrzysk Olimpijskich, kiedy Paweł Nastula został mistrzem olimpijskim, ale też Szczepańska wywalczyła srebrny medal. No i od tego czasu, no my cały co 4 lata tak mówimy, będą medale. A prawda jest taka, że my czekamy na jeden medal po prostu, więc jeżeli mowa o medalach, to jak mam być uczciwy, to nie bardzo w to wierzę. Jeżeli mowa o tym, czy komuś się uda sięgnąć po medal, to ja bardzo chciałbym, żeby tak było i w to jestem w stanie uwierzyć, że ktoś będzie miał, dobrze będzie przygotowany, dobrze będzie nastawiony mentalnie, bo to jest niezwykle ważne na igrzyskach, dobrze będzie przygotowany fizycznie, psychicznie, tak jak mówię, trochę do tego szczęścia, wiary w siebie i gdzieś ten medal uda nam się wyszarpać, ale bardziej myślę, że to będzie po prostu jeden medal, niż medale. I ten medal myślę, że jest możliwy, szczególnie, że przecież i w Atenach, i w Pekinie, i w Londynie byliśmy bardzo blisko, bo nasi reprezentanci przegrywali medal bezpośrednio 3. miejsce, więc byliśmy bardzo blisko. No, w Rio było bardzo słabo, już tutaj nie specjalnie... Drodka, zamknij drzwi. Tutaj specjalnie nie... Już analizując całego tego startu, to było bardzo słabo, natomiast no te poprzednie starty nie były aż takie słabe, no i możemy liczyć na to, że tym razem to się po prostu uda. Mamy
właściwie zawodnicy mają. No mają cały rok, związek ma cały rok, żeby podnieść tutaj ich możliwości, podnieść ich poziom i trzeba będzie liczyć na to, że tym razem się uda. Aczkolwiek tutaj słowo uda jest no, nie najlepszym określeniem, bo po medalu Igrzysk Olimpijskich się to się nie udaje. To jest ciężka praca i dużo składowych na to, więc no, raczej nie powinno się mówić, że medal olimpijski udało się wywalczyć, tylko na niego się ciężko zapracowało. Może też troszkę inaczej zapytam. Jak pan ocenia obecną sytuację w Polskim Związku Judowo? Prezes PZ Judo Jacek Zawadka zarzucił również pomysł, aby walczyć w specjalistycznych maskach. Jest na to szansa? W ogóle sens tego? To chyba nie jest pomysł tak naprawdę naszego prezesa, tylko ja widziałem fragment tego, bo to w ostatnim wywiadzie powiedział. I dobrze zrozumiałem, bo też nie do końca mogłem tak bardzo uważnie słuchać, bo coś w tym czasie też pracowałem. Natomiast wydaje mi się, że on powiedział, że jest taki pomysł Światowej Federacji, czy właśnie taki pomysł gdzieś tam został rzucony. No ja szczerze mówiąc zupełnie tego nie widzę, no z kilku powodów. Po pierwsze te maski musiały być niezwykle masywne, żeby się nie niszczyły. No jednak u nas są naprawdę bardzo duże przeciążenia w tych sportach walki, więc no nie wiem jak to, z czego miałoby być wykonane. Po drugie, jeżeli miałoby być dobre i rzeczywiście miałoby nas chronić, no to musiałoby być właśnie oprócz tego, że musiałoby być bardzo, bardzo wytrzymałe, no to musiałoby być bardzo grube, no bo przecież ci zawodnicy są od siebie niezwykle blisko, czasami kilka centymetrów te twarze są od siebie, więc musiałoby być niezwykle mocne, musiałby mieć pewnie jakieś filtry. Najczęściej te filtry, z tego co się orientuje, to też są, tak jak obserwuję, te maski są jednak wykonane z plastiku, a przecież u nas plastik jest całkowicie zabroniony. Choćby dlatego, żeby nie zranić przeciwnika, więc to już by się wykluczało. No, a ostatnia kwestia jest taka, że przecież zawodnicy nawet na Mistrzostwa Świata, do których często się szykują wiele miesięcy, to dla nich najważniejszy start w roku i podporządkowują się tylko temu. Pomimo tego, że to jest czołówka światowa, często przynoszą medaliści Mistrzostw Świata czy Igrzysk Olimpijskich, oni po takiej kilkuminutowej walce potrafią schodzić z maty no nieprzytomni ze zmęczenia, bo tempo walki jest tak duże, i obciążenia są tak duże, i rywal stawia tak duży opór, że schodzą naprawdę bardzo, bardzo wycieńczeni. No i jeżeli oni schodzą wycieńczeni, kiedy mogą normalnie oddychać, to nie wyobrażam sobie, jak mieliby oddychać przez te maski, o których przed chwilą mówiłem, które musiały być i pancerne, i bardzo grube. Dla mnie jest to i racjonalny pomysł, i ja szczerze mówiąc nie wierzę, żeby to w ogóle miało możliwość, żeby tak się zdarzyło. Być może będą jakieś próby, no ja tak jak mówię, no. Nie chcę tutaj mówić, że tak się nie da. No ja uważam, że jest to niewykonalne, ale może są ludzie, którzy mają większą fantazję i bardziej otwarty umysł i oni coś jakoś jeszcze wymyślą. Zapytam o to również, bo to jest ciekawe. Czy może tym razem podejmie pan wyzwanie i będzie pan startował na następnych wyborach? No ostatnio podjąłem i było bardzo blisko i w tej chwili też tak planuję. Szczególnie, że bardzo dużo osób kibicuje i mnie do tego namawia. Ja bym oczywiście tutaj już nie wchodząc w kwestie polityczne, mówiąc czy film zarząd jest dobry, zły, co robi dobrze, co robi źle. Ja mam jakiś tam inny pomysł, nie wiem czy lepszy, no na pewno chciałbym spróbować. Więc jeżeli pytanie jest postawione, czy będę kandydował, to mogę odpowiedzieć, że na ten moment chciałbym kandydować i wprowadzić chyba coś może bardziej takiego świeżego, tak prawdę tego, że jeszcze sam niedawno byłem takim bardzo czynnym zawodnikiem i nie tylko jakby byłem bardzo blisko tego judo, które się bardzo szybko zmienia i to jest istotne, bo to już nie jest to samo, co było czasami nawet kilka lat temu, już nie mówię kilkanaście czy kilkadziesiąt. Dodatkowo z racji tego, że do niedawna jeszcze byłem zawodnikiem, a bardzo dużo moich kolegów ze świata, z którymi rywalizowałem nawet często bezpośrednio w swojej kategorii wagowej. Obecnie są prezesami swoich związków krajowych federacji. Wielu moich kolegów jest trenerami kadr narodowych, czasami nawet seniorów, ale różnych kategorii wiekowych, więc ja mam z nimi kontakt. No myślę, że można było to wykorzystać nawet do jakichś wspólnych treningów, do poszukiwań tego, żeby podciągnąć nasze polskie judo. No mam jakieś pomysły, natomiast no to czas pokaże, kiedy te wybory będą miały być w tym roku. Na 99% będą się dopiero za półtora roku po igrzyskach, zakładając, że igrzyska się oczywiście odbędą. Więc to jeszcze daleki okres, półtora roku, no ale myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że tak się stanie. Łukasz Jurkowski w Jurasówce zdradził bardzo ciekawą historię. Okazuje się, że pan proponował, radził dla organizacji KSW, aby dali szansę dla
jednej z dziewczyny z Florydy, którą jest Ronda Rousey. Chcielibyśmy poznać tą historię oczywiście. A oj, to już za mniejsze czasy, z racji tego, że ona była, to jest judoczka i medalistka Igrzysk Olimpijskich Mistrzostw Świata i między innymi zawodniczka, zawodnika, który był mistrzem świata i dwukrotnym medalistą olimpijskim, Jimmy Pedro, to jest jej trener, a jednocześnie to jest zawodnik z mojej kategorii wagowej, więc ja go tam świetnie znałem. Jego osobiście, zresztą nawet razem byliśmy na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach. Oprócz tego jakiś miałem kontakt z samą Rondą, no i wtedy był taki pomysł, kiedy ona jeszcze właściwie była przed tą całą twoją karierą. Pytanie, czy można było ją wyciągnąć już w tamtym czasie, no ona była jednak gwiazdą i z perspektywy czasu trochę sobie myślę już potem, że ona już prawdopodobnie była jednak kuszona UFC. No ale to był taki moment, kiedy ona jeszcze tam nie startowała i wydawało mi się, że to jest dobry pomysł, no bo ona no była bardzo taka... Wydawało się, że to jest dobry pomysł i dobry kierunek, kiedy z perspektywy też widzimy, że to był bardzo dobry pomysł i dobry kierunek. Był taki pomysł, no ale on jakoś nie został podchwycony i ten czas chyba, kiedy można, albo wydaje się, że można było ją wyszargać, wytargać, to, że tak powiem, brutalnie jeszcze na nasz rynek, to już była ostatnia chwila, no nie udało się. Więc rzeczywiście był taki pomysł, byłoby to bardzo ciekawe i dla mnie, teraz patrząc też dla federacji, no ale tak się nie stało, więc to już tylko taka historyjka, anegdotka właściwie, można w tej chwili bardziej chyba powiedzieć. No właśnie, jak pan wspomniał, okazało się później gwiazda UFC. Spytam, zapewne widział pan ją w akcji przy jednym z ważnych wydarzeń w judo. No tak, no to jest, no myśmy w tym samym czasie startowali, więc ona rzeczywiście była zawsze bardzo, bardzo waleczna i to są cechy, które się przydają niezwykle w judo. Była też taka bardzo mocno zdeterminowana i ta pewność siebie jej bardzo pomagała. No prawda jest taka, że nie wszystkie nawet zawodniczki osiągające sukcesy w judo mają aż tak mocną psychikę, bo jednak jest to sport też bardzo techniczny, mimo tego, że to jest sport walki, ale ona miała taką mentalność właśnie to też dobrą do MMA i to rzeczywiście się później potwierdziło. Z perspektywy czasu był pan zaskoczony, jak daleko ona doszła, czy jednak spodziewał się pan, widząc to, co prezentowała już w judo? Chyba byłem trochę zaskoczony, bo ten początek, kiedy ona szła jak burza, właściwie wygrywała te walki, no często, że tak powiem, trochę zaokrąglam w pierwszych sekundach i te fantastyczne dźwignie, które wyciągała i te rywalki często były bezradne. Robiła to przecież w sposób fenomenalny, chyba zanim się i przeciwniczki jakby zrozumiały, na czym to wszystko polega i zaczęły się przygotowywać właśnie na nią, żeby jej było jak najtrudniej, no to ona to robiła niewiarygodnie skuteczny sposób. No myślę, że też wynika to z tego, że to coś, co było jedną z jej koronnych technik w judo, no później tak okazało się, jest bardzo skuteczna, ona w to szła. Trochę ten poziom chyba UFC kobiet po prostu się podniósł i te walki już były jej lepiej przygotowane, nie tylko żeby się bronić przed tą dźwignią, ale też ogólnie poziom stójki i stąd potem później już problemy. Aczkolwiek też zastanawiam się, ponieważ ona była tak dużą gwiazdą, czy trochę już potem jednak nie wzięło góry ta kwestia medialna, no bo ona już zaczęła grać przecież w filmach, udzielała się w różnych innych talk show'ach i chyba ta koncentracja na ten wynik, na sukces trochę nie był już tak, w każdym razie już nie była taka skoncentrowana i to wszystko powodowało, że potem już ta walka już nie była aż tak skuteczna w tym wszystkim, co robiła na samym początku. Łukasz Jurkowski zdradził właśnie, że pan proponował Rondę Rousey, żeby z nią zacząć rozmowę, ale jak się okazuje, też był temat Asi Jędrzejczyk, jednak KSW za wszelką cenę nie próbowało Asi wstąpić w ten turniej, jak pamiętamy, jak była Karolina Kowalkiewicz. Można powiedzieć, że organizacja może sobie w tej sytuacji pluć w brodę, bo mimo wszystko, tak jak pan mówił, Ronda Rousey, nie wiadomo, czy wtedy już w tym momencie nie była ugadana z organizacją UFC, ale jednak potencjał był spory, naprawdę. Oczywiście, można było przynajmniej spróbować, w najgorszym wypadku federacja dostałaby odpowiedź, że ona nie jest zainteresowana, nawiązała już współpracę, no mogły być różne odpowiedzi, ale myślę, że warto było spróbować. No ja w żadnym wypadku tutaj nie chcę też oceniać decyzji właścicieli KSW, no bo no oni tą federację jednak pięknie wypromowali, pięknie rozwinęli. Ogromna federacja, ogromny potencjał.
no nie zawsze się udaje strzelić idealnie z decyzjami. No, z perspektywy czasu łatwo jest oceniać, łatwo jest mówić, co można było zrobić, kogo można było, że tak powiem, pozyskać. Dużo trudniej jest tak, kiedy musimy trochę zaryzykować i nie zawsze się to udaje. W piłce nożnej też często jest przecież tak, że nawet pozyskujemy, czasami te wielkie kluby pozyskują największych gwiazd, nagle się okazuje, że ktoś nie gra, za 100 milionów czy za 150 milionów euro, jak w ostatnim czasie, a ci piłkarze przychodzili do nowej drużyny i byli cieniem samego siebie. Często było tak, że te największe kluby z jakiegoś powodu kupowały osobę, która wydawała się nawet takim przeciętnym piłkarzem za śmieszne pieniądze, potem okazywało się, że to są wielkie talenty i one po kilku sezonach odchodziły za kilkunastokrotność kwoty, która była pierwotnie zapłacona, więc tutaj tak jak mówię, no łatwo jest z perspektywy czasu oceniać czyjeś decyzje. Na pewno można było spróbować, natomiast no ciężko, tak jak mówię, no nie chciałbym tutaj mówić, że to są jakieś błędy. No. Na pewno chcieli jak najlepiej przyjść na swojej federacji. W tamtym czasie wydawało im się to albo nierealne, albo byli skoncentrowani na innych wielkich sportowcach i być może zabrakło tej koncentracji, być może czasu i możliwości, żeby nad wszystkimi się skupić. Pana zdaniem są lub byli judocy, judoczki, które mogłyby mocno namieszać? Jakieś może konkretne nazwisko? Ale z polskiego rynku czy takiego światowego? Myślę, że w ogóle światowego, które pan obserwował kiedyś. Takich zawodników jest mnóstwo. Tak naprawdę pieniądze, które pojawiły się od jakiegoś czasu w judo, wynikają właśnie z tego, oprócz tego, że oczywiście trzeba znaleźć na to sponsorów, ale wynikają z tego, że coraz częściej ci najlepsi zawodnicy, którzy osiągali sukcesy na Mistrzostwach Świata czy Igrzyskach Olimpijskich, oni zaczynali gdzieś powoli migrować jednak do tych federacji MMA. No i żeby ich przytrzymać, trzeba było coś zrobić. Oczywiście w ostatnich latach ta Światowa Federacja Judo wykonała kapitalną, kolosalną robotę. Pojawiły się pieniądze na Pucharach Świata, na Mistrzostwach Świata, premie po całym roku dla sportowców, czasami w dziesiątkach tysięcy dolarów. Specjalne turnieje drużynowe, które są świetnie płatne. Więc to wszystko w tej chwili. Ci najlepsi zawodnicy wcale nie mają dużych problemów, żeby się naprawdę żyć na najwyższym poziomie. Oczywiście trzeba być w tym najwyższym światowym topie, no ale właściwie wszędzie tak jest, w każdym sporcie. I teraz takich zawodników, którzy są nie tylko świetni, mogę powiedzieć technicznie, ale też przede wszystkim motorycznie, no bo u nas jakby zawsze w naszym przypadku to dużą pracę trzeba wykonać do tego w przygotowaniu stójki, prawda? No, tych uderzeń, kopnięcia ciosy, więc to jest dosyć trudne. Mamy dużo walorów czucia, szczególnie tego parteru, zwarcia, natomiast no, musimy wykonać kawał pracy, żeby jednak się przygotować do walki w dystansie, no bo dobry przeciwnik, zdając sobie sprawę, jak mocni jesteśmy w zwarciu, no to po prostu będzie tego unikał i nas nie dopuści do takiej sytuacji. Ale są zawodnicy, co ważne, to jest w sportach walki, w sporcie, jakim jest judo, którzy mają niezwykle mocną psychikę. I to widać, są takie osoby, które po prostu górują nad innymi rywalami tym, że mają niezwykłą taką siłę mentalną. I tego jest naprawdę, tych zawodników jest mnóstwo. Myślę, że większość z nich nigdy nie wpadnie na pomysł, żeby rywalizować. I oni zostaną przy tej dyscyplinie do końca, a potem zostaną trenerami. I takich nazwisk mógłbym mieć naprawdę bardzo dużo. Nawet na polskiej arenie tutaj nie chcę specjalnie wymieniać, żeby, nie wiem, moi koledzy gdzieś tam nie poczuli się z jakiegoś powodu, nie wiem, urażeni. Nie wiem, czy tak by było, ale wiem, że na polskiej arenie też jest mnóstwo zawodników, którzy mają na tyle mocną psychikę, że oni byliby w stanie rywalizować. Zresztą część z nich próbuje swoich sił w jakichś tam mniejszych federacjach. Są też zawodnicy, którzy z różnych powodów nie startowali. Był taki moment, jak ja kończyłem, że nawet ktoś mi tam lekko zaproponował, żebym może jednak się przygotował. I abstrahując od tego przygotowania właśnie, jak mówiłem, góry, znaczy walki w dystansie, rozmawiałem na przykład z Piotrem Jeleniewskim na ten temat, to mówił, oprócz tego, że już ma swoje lata, ale to mogliśmy przygotować, ale dla mnie na przykład ważniejsze było to, że dla mojej mamy to jest coś, to byłoby coś, co byłoby nie do przełknięcia. Ona by do końca uważała, że ja po prostu się biję, ona w tym nie widzi sportu. Dla mojej żony to byłoby coś bardzo trudnego. Ona sama powiedziała, żeby umierała, widząc, jak ja wchodzę do klatki, a nie daj Boże, jeszcze byłbym zakrwawiony, a pewnie byłbym często. Więc o ile dla mnie nie byłaby to jakaś przeszkoda, chociaż to też nie, ja nie mam takiej chyba akurat mentalności, że lubię wejść i z całej siły uderzać po głowie. To zupełnie nie,
nie to, co kocham najbardziej. Ja lubię wejść na matę i rywalizować, rzucać. I o ile walki sparingowe judo sprawiają mi ogromną przyjemność. Jestem do tej pory, najbardziej mi brakuje tego, że po prostu nie mogę wyjść na matę tak jak teraz i zrobić po prostu wielu randori i zejść bardzo zmęczony, poobijany. No ale to jest jednak trochę co innego. I więc oprócz tego, że to też nie jest moja bajka tak do końca, to nie jest coś, co mnie jakoś super ciągnie, no ale być może tak trochę z ciekawością wpływało. Wiem, że środowisko judo też różnie na to patrzy. Część szczególnie tych starszych trenerów czy zawodników uważa, że jednak to jest trochę takie mniej eleganckie albo mniej szlachetne niż judo i nie powinno się iść tą drogą. Ja zawsze uważam, że jeżeli jakiś zawodnik judo potrzebuje, bo to jest rywalizacja czy walka, to jest to, co najbardziej kocha na świecie, no to jeżeli ma ochotę walczyć w MMA, to niech walczy, bo przecież tam też są reguły. To nie jest tak, że dwóch wariatów wychodzi do walki i leje się bez żadnych zasad po głowie. Dużo osób niestety tak uważa, więc całą tą dyscyplinę MMA zupełnie źle odbiera i źle klasyfikuje. Ale reasumując, przede wszystkim najważniejsze było dla mnie to, że moja żona czy dla mojej mamy byłoby to nie do przyjęcia i to dla mnie był wystarczający powód, żeby nawet nie rozpatrywać realnie, czy spróbować siebie w klatce. Jasne, rozumiem. W takiej sytuacji chciałem też podpytać, bo pan wspomniał, że takie pomysły przychodziły panu do głowy, ale czy były może jakieś konkretne, może nie propozycje, ale zapytania czołowych organizacji w Polsce odnośnie MMA? A nie było, szczerze mówiąc, ale myślę, że akurat z racji swoich, nie wiem, czy to dobrze dalszych znajomości, a może po prostu jakichś tam kolegów, czy trenerów, czy nawet działaczy, to myślę, że to by nie było specjalnie trudne, więc na pewno bym sobie to poradził, no bo to jednak zawsze medialnie dosyć łatwo byłoby mnie wypromować pod wieloma względami, więc to byłoby chyba o tyle proste. Oczywiście nie być może musimy stoczyć najpierw jedne czy dwa pojedynki na jakiejś tam mniejszej gali albo jakieś tam takie wprowadzające, no ale zakładam, że gdyby udało mi się wygrać, no to byłoby stosunkowo łatwo mnie po prostu promować, ale to by oczywiście moja opinia, ale pewnie by tak było, natomiast że tak powiem, konkretnie nigdy nikt nie zadzwonił do mnie taką propozycją, słuchaj, czy chciałbyś spróbować. To jakby takich rozmów nie było, ale myślę, że to też nie byłby największy problem. Coraz więcej osób chce przejść do MMA, nawet myśli o tym Piotr Małachowski. Jest pan zaskoczony, że aż tak duże to jest zainteresowanie tym wszystkim? Szczerze mówiąc, Piotr Małachowski to trochę coś, to jest jakby, pan Małachowski to jest jakby zupełnie co innego. Tak jakby chodzi mi o to, że ja jednak bliższy jestem temu jednak, kiedy zawodnicy przechodzą ze sportu walki do MMA. To jest to samo. No jakby tutaj nikogo nie oceniając, oczywiście bardzo ważna jest ta kwestia psychiczna, mentalna, tak jak mówiłem, często na sportach walki, zresztą nie tylko w sportach walki, jest kluczowa, więc możemy sobie wyobrazić, że ktoś jest bardzo, bardzo waleczny i odporny na ból i cały życie lubił się bić i to jest coś, co uwielbiał robić na podwórku, no to ma jakieś szanse. Natomiast no wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma 30 parę lat, mówię teraz ogólnie, ma 30 parę lat, kończy przygodę ze swoją dyscypliną, która jest w ogóle nie związana z walkami, ze sztukami walk, no to ciężko jest nabyć tego wszystkiego, no bo to jednak najczęściej wiele, wiele lat, jeżeli nie kilkanaście potrzeba, żeby opanować, że tak powiem, i górę, i parter, i zwarcie, i wszystko, i dystans, i ja czasami obserwując te walki ludzi, którzy wchodzą trochę do skoku, już nie mówię o tych frikowych walkach, no to trochę dla mnie często to jest żenujące. No to jest, ja, który nie jestem specjalistą od MMA, to widzę takie rzeczy, które no, są wręcz śmieszne, a przecież na co dzień tego nie trenuję i pewnie widzę jakiś tam tylko mały urywek tych błędów, które popełniają. Oczywiście jak ktoś ma ochotę, to jak najbardziej życzę, że tak powiem, mu jak najlepiej, więc być może ja się mylę, może ktoś się w tym świetnie sprawdzi, no ale najczęściej jednak, no rzadko kiedy ktoś podam taki przykład spływania, na przykład wpadłby na pomysł, żeby pójść do MMA, żeby odniósł jakiś spektakularny sukces, bo nawet jeżeli weźmiemy Szymka Kołeckiego, to jest trochę co innego, bo można powiedzieć, no to nie jest sport walki, ale no jednak to jego przygotowanie, choćby fizyczne, było niewiarygodne. Zresztą Szymon tu jest też takim przykładem człowieka, który jest niezwykle ambitny i pracowity. I pracę, którą myślę, on wykonał w ciągu tego krótkiego okresu,
szykują się do walki, jest, nie wiem, czy w ogóle do powtórzenia przez, no chciałbym powiedzieć przez kogokolwiek, może przesadzam, ale jest to powtórzenie było bardzo trudne. On po prostu jest, oprócz tego, że rzeczywiście ma niesamowitą zawsze mentalność, po prostu on jest bardzo twardym facetem, bardzo sympatyczny, bardzo go lubię, z dużym poczuciem humoru, bardzo inteligentny, ale to jego też taka pewność siebie, która pomagała mu osiągać wyniki w podnoszeniu ciężarów, też się przełożyła tutaj na tą pewność na macie i to, że on potrafi jakby trochę zasypać ciosami swojego przeciwnika, często to się udaje. No ale przede wszystkim takim bardzo ważne jest to, że on oprócz tej psychiki potrafi wykonać kolosalną pracę. Zawsze tak było jako sportowiec i myślę, że to mu to też bardzo pomogło. Więc kończąc ten temat, no jak najbardziej wiem, że piłkarze nożni się decydują na te walki, ale no nie wiem, ilu z nich tak naprawdę jest w stanie prezentować godnie MMA, a trochę taka sytuacja, w której ci zawodnicy i często już w tej chwili nawet chyba bardziej, nawet nie sportowcy, tylko celebryci wchodzą do klatki, to powoduje, że być może oglądalność się zwiększa. Ale dla samych tych zawodników, którzy już tam są, którzy trenują często kilkanaście lat też sztuki walki, no to potem są też do nich siłą rzeczy trochę porównywalni. Taka szeroka opinia publiczna tego nie widzi różnicy i to właściwie trochę się robi wszystko taka, trochę taki cyrk, trochę taka szopka po to, żeby pozyskiwać osoby obserwujące, żeby te zyski były jak największe, a coraz mniej często jest w tym wszystkim coraz mniej jest sportu. No właśnie, wspomniał pan o Szymonie Kołeckim. W grudniu była gala KSW, tam było starcie dwóch olimpijczyków. Nie dość, że świetnie to brzmiało marketingowo, to obaj dali znakomite widowisko z Damianem Janikowskim. Na pewno pan oglądał. Tak. No to ja nie ukrywam, że sam byłem bardzo ciekawy, no bo tutaj szczególnie Damian jest ze sportu walki, więc szczerze mówiąc myślałem, że on tam sobie to jakoś to lepiej rozwiąże. No ale to jest, to pod względem marketingowym, medialnym to było oczywiście coś wyjątkowego, bo jak tutaj, tak jak mówiłem, no nie śledzę na co dzień wszystkich tych federacji i tych walk, oczywiście najbliżej i najłatwiej mnie śledzi KSW, no bo to największa federacja, najłatwiej się przebija, jeszcze zawsze kogoś tam znam startującego, albo jest to osoba, która mnie interesuje ze względu na swój poziom sportowy, no to to jest bardzo ciekawa, łatwo się sprzedawało. Rzeczywiście świetna walka, bo to są ludzie, którzy mają taką mentalność i zwycięzcy i też mentalność do tego, żeby dać z siebie wszystko. No w takim wypadku, no w 99%, no bo oczywiście może być jakiś tam, może być walka nierozstrzygnięta, możemy sobie wyobrazić jeszcze jakieś inne rozwiązanie, ale z założenia wiadomo, że no jedna osoba z takiej walki musi zejść przegrana, no i myślę, że do momentu, kiedy ci sportowcy wejdą na matę i dają z siebie wszystko i zrobią wszystko najlepiej, jak potrafili, mają takie wewnętrzne poczucie, że zrobili wszystko w przygotowaniach, potem zrobili wszystko na macie, w tym wypadku nie do końca na macie, ale zrobili wszystko, żeby wygrać i przegrywają, to też jest, oczywiście zawsze jest żal, bo sportowiec wychodzi po to, żeby wygrywać, no ale jest łatwiej się z tym pogodzić i przygotować do kolejnego pojedynku, a tutaj mi się wydaje, że obaj rzeczywiście się przygotowali najlepiej, jak potrafili. Świetne widowisko, dali z siebie wszystko, po prostu jeden lepiej wytrzymał to chyba fizycznie. No i stąd taki wynik. Ale ja na przykład nie ukrywam, że zresztą chyba nie tylko ja, chętnie byśmy obejrzeli rewanż, nie wiem czy jest taki pomysł, ale tutaj też bardzo bym był ciekawy, czy jaki byłby werdykt, jaki byłby finał tej walki. Jasne. Paweł Nastula, nasz medalista olimpijski, postanowił też przejść do MMA, walczył w legendarnej organizacji Pride. Obstawiam, że nie mogło być inaczej i też śledził pan choćby te jego pojedynki z jednym z braci legendarnych Nogueiry czy Aleksandrem Emelianenko. Tak, oczywiście. No to były takie, no my śledziliśmy Pawła, po pierwsze to były takie początki też MMA w Polsce i więc jak mieliśmy taką osobę, która była gdzieś tam rozpoznawalna na świecie, no to fajnie się śledziło. Ja z Pawłem byłem w kadrze, więc jak przez kilka lat jeszcze miałem tą przyjemność trenowania z nim, więc dla nas to było bardzo ciekawe i bardzo żeśmy kibicowali, chociaż ta przygoda, można powiedzieć, no nie do końca, jeżeli spojrzymy tylko na wyniki udane u Pawła, no to
należy pamiętać, że właściwie on od początku walczył, zresztą on chyba tak chciał, ale on od początku walczył, pomimo tego, że brakowało mu doświadczenia w MMA, to on od początku walczył z najlepszymi zawodnikami na świecie i z tą czołówką światową, rankingu. I to też powodowało, że te walki były bardzo trudne, ale przecież on w żadnych tych walki właśnie nie przyniósł wstydu. Świetnie się bił, te pojedynki były rzeczywiście bardzo widowiskowe, on tam dawał z siebie wszystko. Więc ja myślę, że ta przygoda z Pride była rzeczywiście, tak jak mówię, jeżeli spojrzymy na sam bilans, to nie do końca udana, jeżeli chodzi o poziom, to wydaje mi się, że bardzo, bardzo fajna. I śledziłem to i nie ukrywam, że z wielką przyjemnością i zawsze mu kibicowałem. Zresztą Paweł, to też nie wiem, czy wszyscy wiedzą, szczególnie, nie wiem, jesteś młodsi kibice albo osoby, które tak nie śledziły jego kariery. On w Japonii jest w takim rozumieniu był bogiem. On był bardzo przez nich podziwiany i to jest tak, że on rzeczywiście wiele osób kibicowało i naprawdę to nie jest tak, że podpisali z nim tylko dlatego, że on był mistrzem olimpijskim czy mistrzem świata, bo takich ludzi jest dużo. On po prostu przez Japończyków był zawsze uważany za niezwykle walecznego i mocnego zawodnika. Był bardzo przy nich ceniony, więc to też nie jest przypadek, że to akurat po niego ta federacja się zgłosiła, nie po innego judoka na świecie z jakiejś innej kategorii wagowej. No i myślę, że też mimo tego, że to nie najlepiej te walki się najczęściej kończyły, no to oni finalnie myślę, że byliby z niego bardzo zadowoleni, no bo te walki były przynajmniej, tak jak mówię, no nie jestem specjalistą, miałem do widzenia rzeczywiście dobre. Obiecuję, że ostatnie dwa pytania. Nie wiem, czy interesuje się pan UFC, ale mamy na świecie w kategorii teraz już koguciej Henry'ego Cejudo. On zdobywał złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w zapasach i dzierży teraz dwa pasy UFC. Można powiedzieć, może inaczej, można jeszcze więcej osiągnąć w tym sporcie? Ja nie śledzę aż tak mocno UFC, żeby jakby te wszystkie kategorie śledzić. Jakby moje śledzenie UFC najczęściej kończy się na kibicowaniu i śledzeniu wyników naszych rodaków, bo to jest jakby mi bliższe. Natomiast w sporcie w ogóle jest tak, że bardzo trudno jest dojść na szczyt, bardzo trudno i to robią tylko nieliczni, to robią najlepsi na świecie i dlatego są mistrzami świata czy mistrzami olimpijskimi. Ale często się mówi, że dużo trudniej jest zostać na tym szczycie, to znaczy co innego jest zdobyć raz mistrzostwo świata albo raz pas, a co innego jest to utrzymać przez wiele, wiele lat, przez wiele sezonów i takie sztuki potrafią dokonać tylko nieliczni, najwięksi, bo później dochodzi już, po pierwsze nasi rywale się na nas są w stanie jeszcze lepiej przygotować. Po drugie dochodzi też już coraz trudniej z motywacją. Jak już jesteśmy na szczycie, to zmotywować się w kolejnych latach do tej ciężkiej pracy jest coraz trudniej. Często też jakby inne zobowiązania nas coraz bardziej pochłaniają i nie zawsze możemy tak bardzo się skoncentrować na tym sporcie wyczynowym. Więc tutaj każdy kolejny tytuł jest tak naprawdę czymś zupełnie nowym, większym wyzwaniem, więc w takim rozumieniu sportowym można powiedzieć, no już więcej nie można, ale w takim rozumieniu dla niego samego, czy dla samego świata UFC, czy po prostu emanie kolejnych pasów powoduje, że można być nie tylko jakby szybko zostać legendą. Ale żeby zostać legendą, to trzeba rzeczywiście w jakiś taki spektakularny zabłysnąć. To nie jest jeden tytuł, bo ktoś sięgnął po pas i go tam utrzymał przy jednej walce, tylko trzeba robić to przez dłuższy okres. No i wydaje się, że to jest na dobrej drodze, ale czas pokaże, jak to będzie w przyszłości. No i na sam koniec, ten temat pojawia się bardzo często i myślę, że będzie wracał. MMA miałoby pojawić się na Igrzyskach Olimpijskich. Uważa pan, że są na to szanse? Ja myślę, że są na to szanse bardzo, bardzo duże. Tutaj też nie wiem, bo aż tak tego mocno nie śledzę. Wiem, że takie pomysły są. Duże dlatego, że wiele dyscyplin sportu, które wchodzą na Igrzyska, dla mnie czasami są w ogóle niezrozumiałe, bo już to nie wymieniając na to, czasami mi się wydaje, że to nie jest to dyscyplina, która specjalnie jakby pasuje do całego tego szerokiego koszyka tych sportów. Często te takie sporty, czy tak powiem, nowoczesne, popularne, wypychają
te sporty, które są tradycyjne. Do niedawna jeszcze był taki pomysł, żeby wypchnąć z Igrzysk Olimpijskich zapasy na rzecz, już nie pamiętam jakiej dyscypliny, ale jakieś w naszym rozumieniu też i w naszym położeniu geograficznym zupełnie egzotycznej. Ale jednak okazało się, że tamten sport ma większą oglądalność, większe zainteresowanie, co się przełoży na większe zyski. No i powoli trochę idziemy do takiej, dochodzimy do sytuacji, w której to są igrzyska po to, żeby oczywiście rywalizowali najlepsi, ale żeby to jak najlepiej się z tego finansowo, a to chyba nie o to chodzi. Natomiast wracając tutaj do MMA, no to MMA przecież bardzo dużą oglądalność, jest bardzo popularne i myślę, że tak naprawdę ono zostanie wprowadzone właśnie duże prawdopodobieństwo, dlatego że to się sprzeda. To się po prostu dobrze sprzeda, więc czemu by nie? Chociaż wydaje mi się, ale to już pytanie raczej do fachowców, że te przepisy, które by obowiązywały na czasie Igrzysk Olimpijskich, musiałyby być bardzo mocno ograniczone i być może część technik takich, które są nawet widowiskowe, ale na przykład powodują jakieś ciężkie kontuzje, bardzo dużo krwi, czy jakieś nokauty, które są dla tych, którzy lubią MMA, to nawet są może widowiskowe, ale dla tych przeciwników to będą też powodem, że to mało szlachetne. Więc myślę, że część tych technik będzie zostanie wykluczona. Być może będą wprowadzone kaski, no i wtedy powoduje, że z jednej strony to będzie coś wyjątkowego, z drugiej strony no będzie to już, to nie będzie takie MMA jak na przykład na większość federacji czy UFC. I też nie wiem, czy trzeba pamiętać, że na przykład UFC płaci w tej chwili bardzo duże pieniądze i dla wielu sportowców, na przykład tak można powiedzieć na przykładzie tenisa, dla wielu sportowców czy piłki nożnej, no te igrzyska olimpijskie to fajnie, bo jednak się jest mistrzem olimpijskim w kraju, no jest to jakiś tam prestiż, no ale większość tych zawodników jednak się koncentruje, tenisiści, na wielkich szlemach, bo oni tam zarobią naprawdę duże pieniądze, a nie pojadą tylko po to, żeby ktoś tam ich poklepał po plecach i powiedział fajnie, bo jesteś mistrzem olimpijskim. Piłkarze to samo, mają często milionowe kontrakty, czasami dziesiątka w skali roku i nie do końca chcą ryzykować kontuzji, wolą odpocząć i zabłysnąć w kolejnym sezonie i albo być dobrze sprzedanym i dostać dużo lepszy kontrakt. Być może być tak samo mógłby się zdarzyć na Igrzyskach Olimpijskich w MMA, kiedy ci najlepsi zawodnicy mający milionowe kontrakty stwierdziliby, że nie wiedzą, czy chce im się przygotować do zawodu, gdzie tak naprawdę największą korzyścią jest tylko sam prestiż, że ktoś został mistrzem olimpijskim w MMA, szczególnie gdyby to była taka okrojona forma, więc no nie jestem specjalistą, myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że MMA wejdzie, ale czy tam się będą bili najlepsi na świecie i te największe gwiazdy będą się decydowały, żeby startować, no to szczerze mówiąc, śmiem wątpić. Bardzo dziękuję, że udało się dłużej porozmawiać, no i w tej sytuacji życzę dla Pana i dla całej rodzinki dużo zdrówka. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam i do usłyszenia.